Musi zrobić dziubek. Dzień dobry, siemano wszystkim, w nowym vlogu na tym kanale. Dzisiaj robię urodziny. Także będziemy się głównie w tym vlogu przygotowywać właśnie do tych urodzin. Będzie śmiesznie na pewno. Pamiętaj na początku o zostawieniu łapeczki w górę pod tym vlogiem. Będzie fajnie, jeżeli zostawicie, będę bardziej zmobilizowany do nagrania kolejnego vloga na następny dzień. Bo tak jak już mówiłem, chcę nagrywać daily vlogi. Czy się to uda, nie wiem, czasami może być nudno, ale postaram się, żeby nie było. Musi być. Także rozpoczynamy nową erę na kanale, vlogi z Palionem. Zobaczymy jak go przyjmiecie, bo dawno nie nagrywałem, tak jak już mówiłem ostatnio, tylko wrzuciłem vlog informacyjny. Ale pamiętajcie, mobilizacja jest najważniejsza. Subskrypcję bym taką przygarnął, nie? Czerwoną jak ta czapka. No święta tuż, tuż, także wesołych świąt wam życzę. Ale to potem, to jeszcze nie w tym vlogu. Kurde, ja tego nie ogarniam, że ten miś ciągle tu jest. I są również te worki z jego wyciekami z brzucha. Wiecie ile on już tu siedzi? 3 tygodnie od wrzucenia filmu, tego pranka. No i nie chce mi się go sprzątać, no kurde. No niestety w końcu na jakimś vlogu to będzie trzeba skończyć, bo nie może to tak leżeć tu. Jeszcze dzisiaj będziemy ozdabiać cały mój pokój. Jestem na strychu i zaraz będzie trzeba coś powybierać z tych wszystkich rzeczy tutaj. Dość sporo tego, coś się mam nadzieję, że znajdzie dla mnie. No za dużo tego nie znalazłem. Dobra, mamy tylko 5 rzeczy. Troszkę słabo powiem wam, nic nie umiem znaleźć. Mam takiego zajebistego Mikołaja, nie? Wiecie dlaczego to jest dziura? Bo spadł mi na łeb. Nie, na serio wam mówię. No opętany był ten Mikołaj, dlatego, no ja nie wiem ile miałem, 6 lat miałem. Mieszkałem jeszcze w bloku. Dupnął mi na łeb, no i to w sumie tyle. Ale przynajmniej mamy jedną fajną choinę, nie? Jak tu się dużo zmieniło. Yeah, ale duże zmiany. Dobra, innym razem się zrobi więcej, prawda? Na dzisiaj wystarczy. Najbardziej w sumie mi zależy na tym, żeby oświetlić ładnie pokój, bo to lubię najbardziej. Wszystko mi się tak święci. Kurna. Chcę wam powiedzieć szczerze, że na samym początku te vlogi będą takie jakby bezpłciowe. W sensie, że muszę się przyzwyczaić, bo dawno mnie też nie było i chcę się przyzwyczaić do dziennego vlogowania i ogarnąć to sobie, w sensie przyzwyczaić się znowu do tego. Ale ja to ogarnę w szybkim tempie. Znaczy przynajmniej tak mi się wydaje. Muszę napompować te wszystkie balony. Fajna pompka, nie? Ty, jaki zarąbiste. Dobra, mamy te balony, jeszcze jedna paczka. Jednak to będę musiał sam dmuchać ustami. No przykro mi. Ale zajebisty taki duży jest. Szkoda, że nie mam helu. Mam butę z helem, ale pustą niestety. Pierwszy balon. W końcu. Jeszcze zostało tylko 9. Drugi. Trzeci. Dopiero trzeci. Piąteczka. 7 balon. 9. A nareszcie ostatni. Dobra, mamy ich tyle. Fajnie, nie? A co wy na to, żeby strzelić sobie krótkiego challenge'a? Będzie polegał na tym, że zróbmy tak. Najpierw jednym balonem będę musiał tyle odbijać, aż mi spadnie. Potem 2, potem 3, potem 4, potem 5, potem 6, potem 7, potem 8, potem 9, potem 10. Dobra, próba numer 1. Ej, dobra, bo wydaje mi się, że jednym to jest zbyt prosto. Spróbujmy 2 od razu. Już mi się nie chce. W ogóle była wczoraj taka sytuacja, że tata wyciągał, prawda, ze skrzynki pocztowej coś, a tam znajdowały się jakieś takie kartki. Widzowie zabawili się fanmail. W ogóle chciałem mieć w końcu tego fanmaila, żebyście mi wysłali paczki, ja wam otwieram i byli wy wszyscy happy. Chcielibyście coś takiego, to napiszcie w komentarzu, to założę skrytkę pocztową. Ale napiszcie, czy chcecie, bo wydaje mi się, że fajnie będzie takie coś na vlogach otwierać. No to patrzcie, są takie kartki i są tu napisy. Zaczniemy od tej najmniejszej może, o, ta. Dobra, czytam. Nie można się śmiać. Palion, masz fajną fryzurę. Masz fajny kanał na YouTubie, masz fajny dom. Dobra. To przeżyłem. Nie wiem, po co ktoś pisze o jakichś pomarańczach, ale dobra. Pomarańcze są bardzo złe, ich kolor nas przeraża. W końcu zdeptam ją. Co? Okej, ostatnia kartka, mam nadzieję, że przeżyję. Drogi Palionie, zaprezentujemy ci piosenkę. No czemu znowu pomarańcze? Uwaga, dobra, spokojnie. Pomarańcze są złe, ich kolor nas przeraża na każdym kroku. To się powtarza, o pomarańcze mam je dość. Mam jej dość. Hania G. Droid i Weronika Szeląd. Pozdrawiam gorąco. List dla Paliona i również jest napisane, powiedz czy ci się podoba. Bardzo mi się podoba, bo fajny mail, fajny fanmail sobie wymyśliliście. Twórzcie więcej muzyk, posyłajcie mi na pocztę. No ale fajnie się zabawiliście. Pozdrawiam was. Ogólnie tak, mam już wzory na koszulki. I
Jeżeli chcecie koszulki, w ogóle piszcie w komentarzu. Mi się osobiście podobają znaczki. Już wam pokazuję. 3, 2, 1, cyk. Dlaczego lew? Dlaczego? No dlaczego lew? Dlatego, że mój nick to jest Palion na YouTube, tak? A jeżeli odetniesz od nicku Palion pa, zostaje Lion. A według moich obliczeń i mojego dobrego mózgu, Lion po angielsku to, znaczy w sensie po polsku, jest to lew. A więc dlatego ja się tu znalazł. To jest historia tego lwa. I będzie wiele więcej innych kolorów, już wam pokazuję. Piszcie w ogóle, czy wam się podobają, czekajcie. Mamy czerwonego, będą różne dresy, kurde, będzie wszystko. Ale to nie wiem, to dopiero styczeń, luty, to trzeba ogarnąć drukarkę i tak, bo ja chcę swój własny. Swój własny sklep, nie że jakiś Tetris czy tam kapsel, swój własny sklep stworzyć w własnym domu, bo mam w sumie do tego możliwości. I tutaj będzie coś takiego, to będą na przykład hafty na plecaki czy coś takiego. To jest zarąbiste, kurde. Jeszcze ten sam znaczek, co jest biały, to też będzie czarny oczywiście. Jest jeszcze taki, jest jeszcze ostatni, czyli taki. I kto zrobił? Kto zrobił tak prześwietne graficzki? Zrobił to Digital Team. Wszyscy wbijacie do Digital Team, zostawiacie łapeczkę. Łapeczkę w górę zostawiacie. Widzisz to? Lubisz to. Ja już to lubię. Bądź też lubiącym tą stronkę. Jeżeli chcecie jakieś fajne znaczki na koszulkę, czy wzory, Jezus, znaczki, ja pierniczę. Wzory na koszulkę, piszcie do Digital Teamu. Zostawcie łapeczkę tutaj. Wszystko, wszystko będzie tak jak mieli w opisie. Wszyscy wbijamy, zostawiamy łapeczkę. Piszcie, czy wam się podobają te wzory. Czy kupicie taką koszulkę. Już się powiedzieć ciemna i w ogóle powiem wam, że ten rok tak mi szybko minął, że pamiętam swoje ostatnie urodziny bardzo dokładnie. Jedynie co ja chcę od siebie, to ja naprawdę chcę nagrywać dziennie te vlogi. Jak ja będę nagrywał dziennie te vlogi, to po prostu będzie miazga. Sorry, ten vlog, w dzisiejszym vlog nie będzie jakiś ekscytujący, ła, wybuchy, ła, ale jak się przyzwyczaję, to wiecie, dam z siebie wszystko. Tak, mamy wszystko przygotowane. Uwaga, uwaga. Jest wyśmienity. Dobra, następnie robimy test bałwana, który jest tylko z cukru. Dobra, ugryzę tylko jego czapkę, bo umrę wtedy. Dużo cukru to ma, sam cukier w sumie. No fuu, to jest challenge. To jest hardkorowy challenge. No dobra, ale challenge wykonany, prawda? Mam tutaj kuzynkę, która chce kogoś pozdrowić. Pozdrawiam swoją klasę. Jaka? Piątą A. Piąta A pozdrowiona. Pozdrawiam również Julia Siudy, bo nie wierzę, że jestem kuzynki Hani. Kuzynem kuzynki. Ha! W tym vlogu to by było na tyle. Dzięki za oglądanie tego vloga. Widzimy się w następnych vlogach, no oczywiście jutro. Przynajmniej mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że ten lajtowy vlog się spodobał. Co kolejny vlog będzie coraz lepszy, mam nadzieję, bo będę się coraz bardziej starał i będę ogarniał po prostu, że muszę się przyzwyczaić, tak? Bo dawno mnie nie było. No dobra, ale pamiętajcie o apeczce w górę, wbijajcie na moje social media, na Instagrama, na Snapchata, wszystko w opisie, dodawajcie mnie na Snapa. Bo chcę, no, wszędzie być po prostu regularny, nie? Także dzięki za oglądanie, do następnego odcinka i na razie, yo!